O Jezu! Jak się przestraszyłem! Pięknie! Ale mamy auto skasowane, patrzcie! Co to jest? Siema, z tej strony Kalus i witam was w pierwszym odcinku z gry Grand Theft Auto 4. No, posłuchajcie, była ankieta, jednogłośnie wybraliście GTA 4, także mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, że będziecie ze mną do końca. No i jeśli oczywiście spodoba wam się ten pierwszy odcinek, to zostawcie kciuka w górę, a jeśli są jakieś osoby nowe, to zachęcam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Posłuchajcie, no, udało mi się wgrać spolszczenie do GTA, naprawdę się tyle z tym męczyłem, ale udało się, na szczęście wszystko działa. I w drugim odcinku myślę, że już będę miał wgrane mody. Będę miał podmienione samochody i zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Na pewno będzie mi się przyjemniej grało, ponieważ wolę grać, gdy mam podmienione te samochody. Ale jest mały problem, ponieważ gdy wczoraj sobie to testowałem, to po 5 minutach zawsze wyskakiwał jakiś fatal error. Więc ja mam nadzieję, że tego nie będzie i że uda mi się ten problem usunąć. Ale na razie skupmy się na fabule, pierwszy odcinek GTA 4. Come in, come in! Make yourself at home, what's mine is yours! Got him! Little bastard, if he paid some rent I wouldn't care! Sorry, Roman. Cousin, it's so good to see you. Well, I need to change anyway. So, you full of crap or what? What? Luksusowy apartament. Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What you talking about? Już mi się zaczyna podobać, nigdy nie grałem w tą grę, gdzie były polskie napisy, ale widzę, że te teksty są naprawdę piękne. Living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here. And the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches. I got the best pets. Screw you, you idiot. Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but... do okay. Now maybe I have this. What about you? What about you, cousin? What about me? Widzę, że Roman ma taki trochę specyficzny charakter. Duże poczucie humoru ma na pewno. Running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean, no? No, I never tell you anything. Another time. Mystery man, stranger, sailor. What happened? Did you make you pregnant? Screw you! No, no, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember? During the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman? That's a zasnął. Nie wierzę. Shit, I've got to get the cab back, it's on the shift. Jesus, this like a rat Nico, już mi się ten Roman podoba. Out the door, turn left, then the first left of the diner, go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really flash. We got lots of TDs and some incredible motors. Nick, give me a hand. Have you here, cousin? I've got something for you. Oh, damn. Damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No.
Please don't cut my cock off. Okay, but yes. Okay. Znaczy tak wygląda nasz cały amerykański sen. Luksusowy apartament i sportowe samochody, przy czym dostajemy jakąś rewirę, rozwalony dom bez samochodu. No ale no, naprawdę jest śmiesznie, coś czuję, że to będzie naprawdę świetna gra i świetna seria na kanale, która mam nadzieję, że przyjmie się dobrze. No zobaczymy jak to będzie, no ja jestem pod wrażeniem tego początku. No i czekam na więcej, bo kurde na razie nie mogę ruszyć. Samouczek, cały tutorial itp. Dobra, idź spotkaj się z Romanem, nie ma problemu. Co tutaj mam? Przed wejściem do krywki znajduje się niewielki parking, zachowanie w jego obrębie pojazdu nigdy nie zniknął. No to akurat wiem, ponieważ już grałem w tą grę, ale to było bardzo dawno. W mieście znajduje się wiele stoisk z hotdogami, jedzenie pozwala odzyskać utracone wcześniej punkty zdrowia. No dobra, ale my na razie mamy 100% zdrowia. Puchnijmy sobie może jakieś autko, co? No, kurde, dobra, tego nie chcę, to wezmę ten. Powiem wam, że co do GTA 4 jestem naprawdę trochę pod wrażeniem, a z drugiej strony jestem troszkę zniesmaczony tym, że ta gra, ona tam nie ma zbyt jakoś wielkich wymagań, tam jest potrzebny minimalny wkład 8200 czy coś takiego, przy czym gdy odpalam tą grę na i7, to ona dopiero teraz chodzi na 60 klatkach, to jest trochę takie no... przykre, no ale no wiadomo, ta gra jest źle zoptymalizowana z konsoli. A druga rzecz to grafika, no porównanie do GTA 5 to naprawdę jest pikuś. GTA 5 to wymiata na full detalach. No tutaj tak tego nie widać. Ale w sumie nie ma co się dziwić, ta gra już ma 8 lat? Dobrze mówię? Tak, 8 lat ma. Jesus Roman, you fucking idiota. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I told you about. See, not everything I tell you is bullshit. I bet most. No, Roman trochę taki nachalny jest, tego co widzę. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Oh, Vlad. Vlad, great. You're fucking crazy, man. You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to marry you. Gruby fiut ze mnie. We'll do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. O. You treat me like a bitch. Never. Czyżby Roman miał jakieś długi? I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman. Tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet! Czyżby on mówił o Niko? Ooh. Oh, good. Great. O, Vlad ma trochę ciężki charakter z tego co widać. Fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Niko, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. No coś chyba ten Vlad nie jest za bardzo przekonany do nas z tego co widzę. Ale zobaczymy. Dobra, mam pechę do sklepu na Dillon Street. No ciężko będzie z Vladem. Ja już przeszedłem tą grę raz, ale to było bardzo dawno. To było 6 lat temu było ponad. I nigdy nie patrzyłem na te cutscenki, no bo wiadomo, na konsoli nie było polskiego języka. Dopiero teraz mam na komputerze. I jestem ciekawy, jak ta fabuła się cała potoczy. Dobra, ale na razie skupmy się na tym, co mamy do zrobienia, musimy pojechać do sklepu. I powiem wam, że ciężko jest mi tak się przerzucić z GTA 5 na GTA 4, ponieważ ten model jazdy jest troszeczkę inny. No trzeba troszeczkę zwalniać, gdy się skręca, ponieważ zobaczcie, teraz tego trochę nie było widać, ale to tak trochę zarzuca. Zarzuca tym samochodem i on nie jest tak przyczepny jak w GTA 5. Ale bardzo dobrze, fizyka w tej grze jest naprawdę świetna. Może to jest jedyny punkt, w którym ta gra jest lepsza od piątki, ponieważ model zderzeń samochodów, no i ogólnie cała fizyka gry
jest bardziej realistyczna niż w piątce. Ja co mam zrobić? Zadzwonię do niego, gdy pojadą się jacyś ludzie. I kanał widoczny aktualnie nad radarem, informacja dodaje nowego numeru. A, czyli mamy już telefon, a jego wyciągnę strzałką do góry, czyli tak jak w piątce. Tutaj mam książka telefoniczna, organizator. Wiadomości, nie mam nic. Sieciowy nie. To wiem, że się mogę rozglądać. Aha, opcje nawet mamy. Dzwonka. Dzwonek. Oj, nie ten guzik, ale tu wibracji chyba nie będę miał. Dzwonka. O, dzwoni Roman. Tak się zastanawiam, aż ścisnąć strzałkę w dół, by ją przejąć lub backspace, by ją zakończyć. No dobrze, pobawmy się chwilę tym telefonem. Są tutaj w ogóle mamy w tych opcjach rozmiar tekstu mały. Mały. Klawisze. Oj. Tak wychodzi. Dobra, no musimy się teraz rozglądać. Ktoś tu nie przyjechał. Aha, są i lichwiarze. To jest taksówka, grubo, mamy się tu być. Dobra, dzwonię szybko do Romana. Ta muzyka w tej grze. Uda się? No chyba się uda. O, udało się. O, no to będzie pościg z tego co widzę. Nie atakuj lichwiarzy, tylko powiększy dług. Luzik, nawet nie mam jak ich zaatakować. Zgub lichwiarzy i zawieź Romana z powrotem do bazy taksówek. No dobra, to myślę, że nie będzie zbyt wielki problem, żeby tę misję zaliczyć. What the fuck? Co się stało? Na co ja wjechałem? Bym tak zarzuciła. Ale patrzcie, co mi się tutaj podoba. Zobaczcie, jak będę miał zaraz zniszczony samochód. Słuchajcie, tak wygląda przód teraz samochodu i spróbuję przypierdzielić coś. A, na przykład w dupę tego samochodu. Zobaczcie, jaki on ma tył. No, poprzednio tego tak nie widać teraz. Ale widzieliście, jaki on miał tył skasowany i to mi się właśnie podoba. Może kogoś w bokiem mi się udało tutaj walnąć. Lepiej by to wyglądało. Ale dobra. Nieważne, później się tym zajmiemy. Jak na razie zrobiliśmy misję u Romana. O, na teraz. Lekko go stukłem, bok ma wgniecione. No to jest właśnie ten plus GTA 4, ta mechanika. Ona mi się bardzo podoba. No dobra, udało się. Te riposty Romana. No dobra, no udało nam się zrobić pierwszą misję. Mniej więcej się wcielałem w to całe życie gangstera, że się tak wyrażę. Ile aż nagrałem? Czekajcie, zobacz sobie. No 13 minut dopiero. To jeszcze tu mamy cały... Dużo czasu. Znaczy, chciałem powiedzieć cały dzień, ale dużo czasu jeszcze mamy. I co, ja teraz chyba muszę czekać na telefon od Romana, nie? Dobra, to korzystając z okazji pójdziemy sobie na huśtaweczkę. Jeśli jeszcze nie wiecie, co to jest huśtawka, to za chwilę wam pokażę. Ale myślę, że większość z was kojarzy huśtawkę z GTA 4, to jest legenda. W piątce była brama, a tutaj jest huśtawka. Wciśnij V. Nie, taki widok kamery mi odpowiada. Dobra. Gdzieś ta huśtawka jest chyba tutaj. A i właśnie, miałem wam powiedzieć, że w... O, czekajcie, ja sam się dostałem. Ale potrzebuję pomóc, przyjeść do biura migiem. Dobra, Roman, zaraz, kurde. Zaraz podjedziemy. Co do tych modów, posłuchajcie, mody będę miał wgrane tylko na samochody, nie będę miał... Nie wiadomo jakich modów wgranych, będę miał właśnie tylko podmienione tekstury do samochodów, jakieś BMW sobie wgrałem, Mercedes itp. Żeby mi się przyjemniej grało. Dobra. No i to jest, jesteśmy już w sumie na miejscu, to jest huśtawka. Oj, nie chcę ich rozjechać, zaraz policja tu będzie. Posuńcie się. Fajna jest ta muzyka, strasznie mi podoba to. Ta stacja, Bledstock. Dobra. Najeżdżamy sobie na tej paczce, będzie... Zaraz działo, no nie zdążyłem powiedzieć i mnie wyrzuciło. No troszeczkę mamy tył skasowany, nie? Dobra, nieważne.
Huśtawką się zajmiemy w innym odcinku. Tymczasem przejdźmy się do Romana. Dobra, żyjemy. Boże, jaki rzęch, kurde. Dobra, weźmy sobie tą bryczkę. Od razu wracam, bo mi się ta muzyka podoba strasznie. Jedyny utwór, który mi się podoba w tej grze. Kurde, mi się, ale zaraz mi się klapa od razu otworzyła, serio. Dobra, jedziemy do Romana. Posłuchajcie, jeśli macie też pomysły, na przykład co możemy w GTA robić, czy chcecie na przykład, nie wiem, oglądać dłuższe odcinki, czy chcecie, żebym robił tylko misje, a nie bawił się na mieście, to wszystko wiadomo, piszcie swoje opinie w komentarzu. I co do odcinków, jak one się będą w ogóle pojawiały z tej serii? Na pewno 3 razy w tygodniu będzie GTA 4, to mogę wam zapewnić. Wiadomo, oprócz GTA będzie jeszcze CSGO i GTA 5, tak jak mówiłem we vlogu. Ale dokładna rozpiska, jak to będzie wszystko wyglądać, zobaczymy. Na pewno 3 odcinki minimum będziecie mieli właśnie w tygodniu z GTA. O, lichwiarze. Lichwiarz. Oho, przychodzi Niko. Aaa, poszła ręka złamana. Roman, jaki nagle ten. What did you do? He was going to stab me. Now he's going to kill you. Fuck him. Look at this mess. Kurde, patrzcie, druga misja Liberty, ten GTA w GTA 4 i już takie problemy. Roman, kurde. Wieczny Alvaro, romantyk. Jaki odpowiedział? Komputer sobie zniszczył. O Jezu. Nie no, będzie naprawdę śmieszna fabuła. Ale coś chcieliśmy tylko na początku, bo wiadomo, później się wcielimy w rolę gangstera, będą strzelanki itp. No wiadomo, ten pierwszy odcinek będzie trochę taki nudnawy, ponieważ nic szczególnego się nie będzie działo. Ale no wiadomo, jak to początki. Później się wszystko ten zaczyna. Dobra, gdzie mam pojechać? Do tej stacji. To ona jest gdzieś chyba tutaj. Silnik sobie wyłączyć radio. A, to tutaj blisko, dobra. Kurde, $55 mam. Mało. Dobra. Dojechaliśmy. Wciśnij G, aby użyć klakson. Dobra. Hey Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi, Michelle. I live on Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? Nie, nie chcę takiej kamery. Właśnie w ogóle jaka ta taksówka jest brudna i coś czuję, że ta taksówka Ramona podmienię sobie jako BMW. Ponieważ będę nią pewnie często jeździł. Ja jestem strasznie zagrożonym fanem BMW. Bardzo mi się podobały te samochody. Dobra. Daleko ona ma do mieszkania? A, tutaj po drodze. Dobra. Tak, urodź. Taki przystanek, bo zakręcił okno, no? Czyżby Michelle naszego głównego bohatera podrywała? O. No, odwieźliśmy te dziewczyny. Mamy plusika u Romana. Zadzwonimy do niego. Co on nam będzie kazał w ogóle zrobić? No dobra, czyli mamy się pewnie teraz jechać przebrać.
przez naszego stulecia. Okej. Okay. Wiecie co? Myślę, że przebierzemy się. Pojedziemy na huśtawkę i będziemy kończyć ten pierwszy odcinek. I zobaczymy się już w kolejnym. Wiadomo, co do weekendów, na pewno w weekend będziecie mieli dwa odcinki. Jeden w sobotę, jeden w niedzielę. Jeśli będzie coś więcej, to wiadomo, będę was informował na Facebooku. Teraz w piątek, 12 w nocy, jak to nagrywam, więc myślę, że tak około godziny 10, 11 wam wrzucę GTA. A później zobaczymy. No i w niedzielę to samo, 10, 11 GTA. O kurde, jaki sklep. Rosyjski. Zobaczmy, co tu jest. Wow. No zbyt pięknie to nie wygląda. Kupię nowe ubranie. Dobra, kupię sobie jeansy i taką fajną kurtkę. Zawsze tak ubierałem. O, tą. Dobra. No i jesteśmy gotowi, ubrani. I jeszcze mamy kontakt do Michelle. Dobra, ile już nagrywam? 20 minut dopiero. W sumie możemy jeszcze zrobić sobie jedną misję. Ale pójść na wstawkę. Nie, dobra, połowałem się chwilę teraz na wstawce i w następnym odcinku się już zobaczymy, gdzie będziemy wykonywać właśnie zadania dla Romana. Musimy wrać, co jest kiedy na gości z klasą. Co, na randki będę musiał chodzić? Kurde. Możesz myśleć docelowo punkt GPS. No dobra, ja wiem, o co chodzi z GPS-em. Patrz, ta ona miała randki niedługo już z Michelle. Tak jakby Roman specjalnie nas chciał zeswatać z nią. Gdyby miał pojechać tutaj po Mallory, znalazł wymówkę, bo wiedział, że będzie z przyjaciółką, a Niko to zrobił. Wykonał dla niego zadanie. No i teraz dziewczynę ogarnął. O, patrz, jeszcze dzwoni pierwsza. Randka. Patrzcie, raz się wzięli, już randka. Miałem dość przebywania cały czas z Romanem. O! Jak szybko! Boże, jak mam tył wgnieciony. No dobra, czyli jesteśmy umówieni na randkę z Michelle, ale to wszystko w kolejnym odcinku. Teraz się pobawmy chwilę. Dwie minuty jeszcze nagrywam. No dobra, kurde, nie, tylko nie pały. Dobra, i co? Szybko i zgubię. Za chwilę podjedziemy znowu na tą huśtawkę. A, i właśnie, co jeszcze mam powiedzieć? Kamerka. Kamerka będzie w następnych odcinkach, ponieważ teraz zbytnio nie mam dobrego światła, aby nagrać kamerą i dopiero co wyszedłem z wanny, bo nie chciałem się zbytnio jakoś ten szkować do tego nagrania. Dlatego następny odcinek już będziecie mieli normalnie z kamerką. Dobra, policję zgubiliśmy bardzo szybko. Nie tak jak w GTA 5, że trzeba jechać i jechać, aby ich zgubić. Zobaczcie w ogóle, jak mi zarzuca dupę tego samochodu. O, karetka. Jakby tak karetką wjechać? Nie, dobra, to nie wypali. Kurde, jeszcze zablokowałem. Z drogi, ja nie chcę mieć znowu policji. To jest tak, że jak się potrąci dwóch, trzech przechodni, to zaraz policja przyjeżdża. Ja tego nie chcę. Dobra, czekajcie. No, wystawmy się. No, come on. Strzelaj. Patrzcie, nie chcę mnie wystrzelić. Co za gówno. O Jezu, jak się przestraszyłem. Pięknie, ale mamy auto skasowane, patrzcie. Co to jest? Dobra. I na dach. Bum. Patrzcie, jeszcze kurde poleciałem ten. Wylądowałem. Dobra. Także posłuchajcie, kochani, to było na tyle w pierwszym odcinku z GTA 4. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli oczywiście wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Jeśli są jakieś osoby nowe, to zachęcam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami GTA 4. Zapraszam was również na mój fanpage, do którego link znajdziecie w opisie. Ja już więcej nie przedłużam i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.